Matąż za Radio Z. Nowy program, dogrywka i od razu wyjątkowy gość też. Słuchajcie, oglądajcie, bo to będziemy podcastować. Jak gość, którego nie trzeba przedstawiać. Wydaje mi się, że wystarczy powiedzieć Robert Kubica. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Miałeś... Czuję się zaszczycony jak o, otwarciem nowego rozdziału. No właśnie, musimy to zrobić wiesz, z tak zwanym. O! Wa walnięciem, <laughs> tak jak to się mówi. A miałeś w ogóle taką sytuację, że kiedykolwiek musiałeś się kogoś przedstawić, czy po prostu ludzie patrzą na ciebie i wiedzą, kto ty jesteś? Nie, no ja jasne, że, że miałem. E, chociaż. Że się śmieję, że z moim nosem i teraz z ręką trudno jest powiedzieć, że to nie ja. Są to dwa znaki rozpoznawcze, bardzo łatwe, ale zdarzałem się sytuacje, oczywiście, że trzeba się przedstawić. A masz dystans do tego? Bo ja przygotowując się, rozmawialiśmy już kilka razy, ale mówię tak. Chcę trochę też szczerze porozmawiać i nawet nie unikać pewnych trudnych pytań. Ale pamiętam, że kiedy miałeś ten wypadek w 2011 roku, to nawet jeden z kierowców, chyba to był Heifeld, albo ktoś inny, nagrał właśnie o tym, że zrób sobie coś tam, w operację nosa i tak dalej. Nie wiem, czy ty masz dystans nie. do takich rzeczy, ale, tak, ale właśnie wyczytałem i, i to też czasami pomaga w takich sytuacjach, że koledzy z otoczenia potrafią po prostu mieć tak zwaną bekę, jak to się mówi. Myślę, że ja, ja mam to bardzo wyluzowane, jakby jestem na, na, ten, na te tematy. E, tak samo z moimi włosami coraz gorzej. E, do, Turcji, do, 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 Turcji. do Turcji, do Turcji już mnie parę lat wysyłają. A wybierzesz Chociaż, się, czy nie? Przyznam się szczerze, w ubiegłym roku byłem bliski, ale stwierdziłem, że albo Teneryfa na trening rowerowy, albo Turcja. Wybrałem Teneryfę, jednak pasja rowerowa przezwycięża moje włosy. Ale to wiesz, tam od, za rękę prowadzą, że tam wykupujesz sobie pakiet, wsiadasz do samolotu, biorą ci Powiem jakieś. Powiem lepszą historię. W 2013 roku w RAJD Katalonii w Hiszpanii, kiedy wygrałem tytuł Mistrza Świata w 2 Dostałem wizytówkę od gościa przed metą. Gościu podchodzi i mówi: Ja robię przeszczepy włosów, masz tutaj za free zadzwoń. <g> I to W 2013, ale... jesteśmy 10 lat a... później i nadal coraz mniej włosów. A tych wizytówek pewnie e przebywa, ale z drugiej strony po bo To jaki kolor włosów byś sobie zdrowek taką grzywę na przykład? To nie? Teraz taki wiek, to już teraz białe. białe <gline> <gline> Oproszone. Albo biało-czerwone, wiesz, no, patriotycznie. patriotycznie. Program dogrywka, więc. Na etapie kariery, w którym jesteś, to jest trochę dogrywka? To jest, jeżeli tak, to która doliczona minuta takim żargonem piłkarskim? E, chyba trochę jest dogrywka, tak. E, szczerze, e, myślę, że to jest trafione w punkt. E, oczywiście moja kariera, moja przygoda z motorsportem, e, jakby miała swój, e, swoje 90 minut, kiedy byłem w Formule 1. Ale jest to dogrywka dobrego meczu, takiego jakby myślę e, topowego meczu. Finał Ligi Mistrzów. Myślę dla mnie tak, dla mnie tak, ponieważ e, nie ukrywam, że swoje lata już mam. Fakt jest taki, że w wyścigach samochodowych jest wiele, w motorsporcie jest wiele kategorii. Możesz jeździć w różnych kategoriach. E, też tak naprawdę wiek nie jest dużym ograniczeniem. Oczywiście są tam jakieś bariery. Ale sam Fernando Alonso pokazuje i Lewis Hamilton, który jest tak naprawdę tylko miesiąc młodszy ode mnie, że no Formuła 1 nadal można sobie radzić i być tak, jak Fernando po 40 lub też blisko 40, tak jak Louis. A ja swoje dogrywam swoje 90 minut w wyścigach długodystansowych, które jest to zupełnie inny świat. Inaczej, o to jest taka dogrywka. Na innym stadionie o, Jakbyśmy w 90 minut grali Na jednym stadionie I później musieli dograć Resztę meczu I poznaje ten inny świat No dobrze, ale to tych meczów rozegrałeś wiele Myślę, że to będzie kilkadziesiąt, kilkaset Takim żargonem piłkarskim Najlepszy i najgorszy mecz Gdybyś miał powiedzieć Byłoby zbyt łatwe powiedzieć Kanada 2007 i Kanada 2008 Dlatego pójdźmy trochę w fantazji Zdecydowanie najlepszym weekendem, ponieważ tak naprawdę ja. E, Okej, okay, wyniki są ważne, ale dla kierowcy przynajmniej moje podejście zawsze było takie, że e, ja starałem się jechać do domu, wracać do domu e, z jak największą satysfakcją w, z mojej pracy. Czyli ja na przykład mogłem skończyć na siódmym miejscu, a byłem, e, jechałem do domu bardziej zadowolony niż na przykład na trzecim. E, to zdecydowanie Fuji 2008. E, gdzie skończyłem na drugim miejscu, ale pojechałem bardzo mocny. E, nie tylko wyścig kwalifikacje, ogólnie weekend był bardzo mocny. Najgorszy e, okej, okay, Kanada 2007 trzeba ją tam dać, ale e, takim e, w trudnym okresie, ponieważ 2007 był to trudny sezon dla mnie. Był to drugi sezon Formuły 1, tak naprawdę pierwszy e, pełny sezon. E, po. Dużym apetycie. 2006 był, byłem naprawdę, myślę, że wszedłem do Formuły 1 i dano mi szansę wystartować w trzecim wyścigu podium na Moncy, było naprawdę e, można powiedzieć, sporo oczekiwałem od samego siebie w 2007 i od tego roku. Niestety problemy techniczne, i jakby brak konfiguracji mojego stylu jazdy z, z tym, co BMW zrobiło. Znaczy z tym, jak bolić się zachowywał I to nawet nie chodziło, żeby się dostosować Ponieważ ja nie mogłem się dostosować do pewnych rzeczy Tak nie pasowało mi 2007 Chiny Kiedy prowadziłem W bardzo takich specyficznych warunkach Jako jedyny nie zjechałem do boksu Na założyć przejściowe opony Zostałem na slickach kiedy padało I tak naprawdę Wylądowałem na pierwszym miejscu W bodajże 8-9 sekund przewagi no i znowu po raz kolejny skrzynia biegów zawiodła. To był taki wyścig, gdzie naprawdę sporo mogło się zmienić. Chociaż oficjalnie, ponieważ oficjalnie miałem zjechać jeszcze raz do Boksów, i zespół mi powiedział, że straciłem szóste miejsce. Nie wiem jak to wykalkulowali, ponieważ jechałem z 40 parę sekund z przodu od Nika. Na podobnej strategii. Także Chiny 2007 nie były. Łatwe. No tak, ale z drugiej strony, nie wiem, czy ty jesteś osobą, która ma jakieś zabobony albo że przywiązuje się do czegoś, bo ty masz takie miejsca symboliczne, czyli ta Kanada na pewno jest nieprawdopodobnie sy y symboliczna. Myślę, że tor walencji również jest taki symboliczny u ciebie. E, znaczy są, są miejsca, gdzie y nawet poza jakby. Poza rzeczami, które są napisane w statystykach lub e, łatwe do, do, do jakby wywnioskowania, są miejsca, które jakby mm, wydarzenia, które, jakby emocje, które mi dostarczyły są takim magnesem. E, takim drugim miejscem jest Mąca. E, a, a dlaczego? Ponieważ nikt mało osób o tym wie. Ja jeździłem pierwszy raz na Mący w dziesiątym ósmym roku. To już A... po przeprowadzce do Włoch. Czy... Tak, w pierwszy sezon kartingowy, ale co, co robiły go karty na Monsy Był wyścig chyba 3 godzinny, zrobiony na pit lane i prostej startowej i tak naprawdę dla mnie był to wyścig dla fanów. Wystartowałem z z kolegami z Czech, kartingowcami, z jakimiś tam dziennikarzami. Składy były mieszane, ale były to wózki nie takie halowe, tylko profesjonalne. Ten i był tak naprawdę, zrobiłem dobry show z Giorgio Pantano. Giorgio Pantano, według mnie, był najbardziej utalentowanym kartingowcem i nadzieją włoskiego kartingu. Zresztą później doszedł do Formuły 1, ale jego kariera nie rozwinęła się tak, jak oczekiwano. Ale dlaczego wiążę do tego? Ponieważ po kilkunastu latach, kiedy ja przyjechałem jako kierowca F1 na Monce, ludzie pamiętali o tym, w cudzysłowie, dla mnie wyścigu, dla, dla fanu i tak naprawdę do tego tak podchodziłem. Pamiętali i mówili, pamiętam jak się ściga z Giorgio. i ja mówię, wow, jednak jest coś w tym i nie wiem, na Monce było wiele pierwszych, w cudzysłowie, razy. Tak samo podium w 2006 roku. Oczywiście ja rozmawiając, mówiąc po włosku, Włosi też trochę przyciągnęli mnie do, do siebie. Bardzo często miałem dużo dopingu, cie, zawsze mnie witali ciepło i. Roberto, byłeś wtedy. Nie, Robert, ale nie byłem Kubica, tylko Kubika. Eee, a w Bułgarii na przykład byłeś Kubiczek. Ja pamiętam taką a, sytuację, że zawsze jak ale, oglądało się na przykład Formuł 1, to było. A, Kubiczek! No, ale, ale najwięcej przeróżnych moich jakby wypowiedzi mojego nazwiska to w Szwajcarii. To, tak, o, tak. Wiele kombinacji. To te, nie, to jak w Szwajcarii, tak ja nie wiem, czy to jest tak, aż tak trudne, ale e, pamiętam, jak zacząłem jeździć dla BMW Zaubert, tak naprawdę baza zespołu jest w Szwajcarii. To tak naprawdę bardzo wiele różnych nazwisk swoich słyszałem. No ale ty nie lubiłeś historii przecież w szkole, raczej byłeś nie, mocny nie. z matematyki, a teraz popatrz, wszystkie fakty łączysz. A czy ale... to w ogóle młodzież mogłaby się o tobie na przykład nauczyć w takim na takim przedmiocie w szkole, nie wiem, historia sportu? Myślę, że yy, yy, wiele ciekawych rzeczy, ale yy, myślę, że ciekawość się bierze z pasji i jakby zdążenia do. Mu kogoś musi to. Pociągnąć ten temat, tak jakby zafascynować. E, oczywiście, e, po pierwsze, mam nadzieję, i ja nie uważam się za dobrego, jakby e, człowieka do dążenia do bycia Robertem Kubicą, e, ponieważ ja uważam się za tak samo jak każdy inny człowiek na tej planecie, na tej Ziemi. E, e, ale oczywiście, jeśli ktoś ma pasję, ktoś ma e, jakby zainteresowanie motosportem. E, to myślę, że mógłbym opowiedzieć pa parę ciekawych historii. E, Powiedziałeś, że pamiętam wiele rzeczy. Pamię tak, fakt jest taki, że pamiętam mnóstwo rzeczy, małych szczegółów, e, ale według mnie dlatego, że zawsze miałem pasję do tego sportu. To tak samo jak nie miałem pasji do historii w szkole, e, to tak jest odwrotnie, że mam pasję do motorsportu i nawet nie, pamiętam rzeczy nie tylko związane e, ze sobą. I na czym się łapię, że pamiętam dużo takich małych szczegółów, gdzie po kilkudziesięciu latach, jakby no, człowiek wymazuje z pamięci, ale widocznie te małe szczegóły, tak naprawdę w tym okresie, na, w tamtym dniu, w tej chwili były dla mnie ważne i bardzo, bardzo często to właśnie te małe niuanse, małe rzeczy później się przekształcają na coś większego i, i tak naprawdę pozwalają ci dojść do swoich celów ta ciekawość też polega na tym, że kiedy przeprowadziłeś się do Włoch, miałeś 14 lat, ty nie siedziałeś, wiadomo, że wtedy nie było jeszcze smartfonów, nie, raczej nie było. można było, nie wiem, w co, <noise> ale na się, ale ty siedziałeś z inżynierami, z mechanikami. Znaczy ja z inżynierami, ja siedziałem z mechanikami i też mieszkałem w warsztacie, ale pamiętam jak wyjeżdżałem już do Włoch jakby na stałe, ponieważ w pierwszym sezonie jeździliśmy, były to nawet długie podróże, ale w 1999 roku jakby już zostałem we Włoszech. Jeździłem tak dużo wyścigów, że praktycznie nie, logistycznie nie było to do pociągnięcia. Wracałem co kilka miesięcy do Polski, jakby uczyć się. Oczywiście poza sezonem siedziałem w Polsce, ale w trakcie sezonu siedziałem za granicą we Włoszech. No i tak, w 1999 roku tak naprawdę to jest dobra historia, ponieważ mieszkałem w domu z rodziną właściciela zespołu, ale nie tego, dla którego jeździłem. Tylko dla rywali. Tylko dla rywali. A dlaczego? Ponieważ ten e, szef Cicconetti Racing, także Cicco miał zespół i później tak naprawdę była to moja druga rodzina. E, e, bardzo chciał, żebym jeździł dla niego, ale nie, nie byliśmy w stanie tego zrobić. On nie miał pieniędzy. Ja jakby dostałem ofertę, żeby ścigać się za darmo w zespole fabrycznym. E, no ale tak to się stało, że jakby stałem się jego. Drugim synem, a tak naprawdę trzecim. Miał syna i, i córkę, także drugim synem e, przez, przez okres i bardzo miło wspominam ten czas. Później jakby przeszedłem i jakby moja. Jakbym wytoczył, zaznaczył punkty, w których mieszkałem. To tak naprawdę mieszkałem tam z kim, gdzie się ścigałem, tak? E, przez dwa lata mieszkałem w, w normalnie warsztacie. E, kiedy przeniosłem się do formuły Renault. W 2001 roku to normalnie na pierwszym piętrze w warsztacie były przerobione biura na takie małe pokoje, i obok z mechanikami po prostu siedziałem i, i mieszkałem. Twoja droga, bo tak naprawdę były dwie drogi do Formuły 1. Pewnie będzie jeszcze trzecia, o której potem porozmawiamy, bo tego ci życzę, ale zobaczymy w jakiej roli. Ale która była trudniejsza mimo wszystko, ta wiodąca przez karting World Series by Renault? Oczywiście, już teraz z perspektywy czasu. Czy jednak ten powrót trochę chyba odkładany czasami w czasie, bo też będę chciał do tego nawiązać, bo były propozycje testów wcześniej, był 2013 rok, były inne, ale gdybyś miał porównać tak już. Y na chłodno, na czysto, to ta droga pierwsza, czyli całkowicie anonimowy człowiek z Polski, czy jednak ta druga? Są to dwie różne drogi. To jest trochę tak jak porównywanie, nie wiem, dróg, polskich dróg, niektórych dróg sprzed 40 lat, teraz to sporo się zmieniło. Myślę, że jest jedna rzecz, która je łączy. Gdyby, gdybyś zapytał się ludzi z zewnątrz w 2004, nawet 2005 roku, i nie wiem, tam w 2015, to myślę, że bardzo małe szanse mi dawano w obydwu, jakby ty sobie? scenariuszach. Ja, ja byłem realistą, zawsze byłem realistą, i myślę, że tak naprawdę ja sobie dawałem większe szanse po wypadku. Niż przed. Dlaczego? E, ponieważ e, byłem zupełnie anonimowym kierowcą. Wygrywając World Series w 2005 roku. E, Okej, okay, moje nazwisko, jakby. Kubica, kubika, Kubiczek, kubiczek tak. e, e, po, pojawiało się i było znane, e, ponieważ jednak e, już kilka sezonów e, od kartingu reprezentowałem, myślę, wysoki poziom. Ale, jakby, no, umówmy się, dojście do formuły 1 to naprawdę jest wyjątkowa rzecz. E, jest to rzecz, gdzie ja miałem mnóstwo moich kolegów, e, nawet e, rywali, nawet nie kolegów, tylko rywali, z którymi się ścigałem, którzy spokojnie mogli i umiejętnościami, i jakby talentem dojść do Formuły 1 i nawet się o nią nie otarli. To też do tego trzeba mieć szczęście. Ja myślę, że e, moje szczęście w tej jakby pierwszym debiucie, znaczy w debiucie tak naprawdę, e, nie było drugiego debiutu, ale w debiucie formuły 1, e, było takie, że wygrywając World Series e, by Renault, e, jako nagroda były testy Formuły 1. I ja myślę, że na tych testach tak naprawdę, i to było pół dnia, tak naprawdę zaledwie pół godziny, kiedy jeździłem, sporo pomogłem temu szczęściu, ale tak naprawdę znalazłem się tam, ponieważ wygrałem. Gdybym nie wygrał, nikt by... Już był drugi, trzeci, pewnie nie, nie, mógłbyś nigdy nie trafić do Formuły 1. Nie, to nie mógłbym. Na pewno bym nie trafił. Fakt jest taki, że o 9 rano E, między 9 a trzecią po południu tego dnia sporo się zmieniło, ponieważ o dziewiątej byłem kierowcą, który e, w cudzysłowie Renault musiało dać mu pół dnia, e, ponieważ zespołowi Formuły 1 to nie jest tak, że Renault jakby jest fabryką, robi samochody. Zespół Formuły 1 to jest zupełnie co innego. Zespołowi Formuły 1 kazano wstawić tego młodego Polaka E, oczywiście oni byli bardzo profesjonalni, e, wszystko mi powiedziano, ale umówmy się, oni w, cudzysłowie, w ich głowach tracili e, pół dnia czy tam dzień, e, ponieważ po południu jeździł Mondinik, który wygrał rok wcześniej, e, tracili ten dzień. E, a wiem później z doświadczenia, jak e, Formuła 1 nie lubi robić rzeczy, które jest im jakby mówione, co trzeba zrobić. E, i tak naprawdę w głowach oni tracili ten dzień, a można było odczuć, że po 20 okrążeniach, które przejechałem, najchętniej niektórzy ludzie w, w nie tym garażu by tego, nie, by jeszcze mi dali następne popołudnie. Sam fakt i był to jedyny jeden z niewielu momentów takich w moim życiu, gdzie o mogę powiedzieć po angielsku less is better, czyli mniej jest lepiej. Ponieważ e, pamiętam jak do dziś, wyjechałem na nowym komplecie opon. E, miałem zaplanowany drugi, ale na ostatnim zakręcie wybuch silnik Ralfowi Schumacherowi, który jeździł w Toyocie i po prostu był wylany olej. Tak? I z reguły kierowca dąży do tego, żeby założył jak najwięcej kompletów opon. A moje jakby, ja według mnie zrobiłem tak duże wrażenie na tym pierwszym komplecie opon, że mogłem więcej stracić niż zyskać na tym. E, I tak naprawdę na tym się skończyło. I, i przejechałem, nie wiem, może 30 okrążeń. Ale były to naprawdę dobre 30 okrążeń do mojego życia. No i potem jest tak naprawdę, trafiasz do Formuły 1, jest ta piękna era, którą zapisujesz. I chciałbym, żebyś pozwolił mi pewne, pewne rzeczy zrozumieć, bo jest <laughs> 2011 rok i wykręcasz najszybsze okrążenie w Walencji. I teraz tak, z jednej strony piłkarze mają coś takiego, że mają zakaz jazdy na nartach. Nie wiem, jakieś ryzyko. Jak koszykarze z NBA przylatują grać w reprezentacji, muszą podpisywać jakieś horrendalne ubezpieczenia. z drugiej strony, ty szukałeś tych limitów po to, żeby być zawodnikiem kompletnym. Natomiast o wypadku wiele mówiłeś, tylko dlaczego ty tak długo zwlekałeś, żeby pójść na ten test do bolidu Formuły 1? Czy chciałeś odczarować rajdówkę, że po 20 miesiącach wygrywasz rajd i wracasz do rajdów? Nie, nie ja w rajduse... Obraziłeś się na Formułę 1? Nie, nie, nie. Ja w rajdusce siedziałem. E, nie wiem. Trzy miesiące, cztery miesiące po wypadku. Chyba mało osób o tym wie, oczywiście na torze, ale tak naprawdę zorganizowałem potajemne swoje testy. Co ci dały? Co ci, jakie odpowiedzi wtedy uzyskałeś? Co mi dały? Tak naprawdę. Najlepszą rehabilitacją dla mnie była jazda, ponieważ moje ciało i mój umysł według mnie najlepiej pracuje w swoim środowisku, naturalnym środowisku. A moim naturalnym środowiskiem tak naprawdę e, było kręcenie kółkiem. E, ja siedziałem godzinami w, w gabinetach, w, na rehabilitacji. E, Myślę też, że nawet za, za dużo było tego. Ponad 20 a. operacji chyba, a czyli więcej niż to miało, niż wtedy miał kalendarz Formuły 1? Szczerze, to była moja zawsze odpowiedź, ponieważ tak naprawdę nikt oficjalnie nie wie, ile miałem operacji i ja, to, jest to szczera odpowiedź. A ty wiesz? Od, od, myślę, że wiem, ale nie, szczerze nie liczyłem, ale znaczy wiem mniej więcej. P razy drzwi jeden, plus jeden, plus dwa. E. Tak naprawdę pewne rzeczy nie, nie robi już to różnicy. I, i e, ogólnie ten okres nie był łatwy, nie był łatwy e, nawet nie pod względem ograniczeń fizycznych czy też e, tego, co przechodziłem, ale też e, przede wszystkim pod względem psychicznym i mentalnym. E, jakby myślę, że mój charakter też e, sporo mi pomógł. E, jakby przejść przez to, ale też e, E, codziennie rano wstawać, mimo że miałem ciężkie chwile, momentami, e, no nie momentami, e, i się nie poddawać, i jakby nigdy. Mogę o coś nie... zapytać, Ta, bo ja ktoś so... ci pomógł, nie wiem, bo teraz jest nie. modne korzystanie z psychologów, Ta. prawda? E, nie. radziłeś nikt mi nie sobie pomógł. bo Jak boli znaczy... cię życie, to co masz radzić sobie sam ze sobą, czasami e, jest takie. Nie, mode... ale myślę, że e, e, szczerze, gdybym cofnął się lepiej się nie cofać ale gdyby komuś bliskiemu coś się stało. Tak naprawdę każda sytuacja jest inna. E... A coś zrobiłbyś inaczej? właśnie pewno może... zrobiłbym szybciej inaczej. Szybciej test po prostu w bolidzie Formuły nie, 1, nie? Nie, nie. A co byś zrobił inaczej? Tak? E... Zrobiłbym wiele rzeczy inaczej, ale, ale... E... ale tak naprawdę ja uważam, że nie ma sensu wracać i, i myśleć, co byś zrobił inaczej, ponieważ uważam się za człowieka, który podejmuje decyzje w miarę przemyślane. To nie jest tak, że się budzę i robię coś, nie myślę. Wiem, jak jest trudno z Tobą o nowym sezonie porozmawiać. I, 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 I w momencie, kiedy ja podejmuję decyzję, na przykład 10 lat temu, myślę, że i ufam sobie, że 10 lat temu, kiedy ją podjąłem, jest jakby. Dlaczego ją podjąłem? Ponieważ według mnie w tym momencie była ona najlepszą decyzją. Później z okresem czasu jest łatwo powiedzieć, a mogłeś to zrobić inaczej. Ale ja myślę, że. Czy to jakaś coś fajnego się działo w moim życiu, czy coś gorszego, to tak naprawdę nikt mnie do tego nie zmuszał. E, I to były moje decyzje. E, wspominałeś o jakby kontraktach, umowach, e, nierobienia niebezpiecznych sportów. E, ja też coś takiego miałem. To, e, to nie jest tak, że ja pojechałem na rajd. To miał być ostatni rajd? W, e, podobno ta, w twoim jakby. Znaczy, ta, znaczy to, to nie jest tak. W kontrakcie z Renault, tak. Znaczy, kontrakt Renault mi pozwalał na jeżdżenie w rajdach. E, to był jeden z punktów, który był róż, e, odmienny od tego kontraktu, który miałem wcześniej z BMW, e, ale tak naprawdę, podpisując nowy kontrakt e, na następny sezon, e, który tak naprawdę podpisałem, wiedziałem, że już nie będę mógł startować w rajdach. Dlatego, też e, jakby miał być to ostatni rajd. Ogólnie e, obudziłem się, wspominałeś o testach w Walencji były to pierwsze testy przedsezonowe. Miałeś duże wątpliwości, żeby tam w ogóle pojechać tak czasowo trochę, prawda? Nie, nawet nie czasowo. Czasowo było ciasno, ale było zorganizowane wszystko. Budzę się rano, nie wiem, środa? Chyba pomiędzy pierwszego a drugim mm -hmm. dniem testów. Testy były trzydniowe, ja nie jeździłem trzy dni, jeździłem dwa, ale ogólnie budzę się rano i mówię, nie chcę tam jechać. Nie wiem czemu. Przeczucie? No nie wiem. Dzwonię do właściciela jakby tego zespołu, którego startowałem z myślą powiedzenia mu, że nie jadę. Tak naprawdę e, nie miałem wystarczająco jaj, ponieważ e, on odbiera. Mówiła, że zorganizował e, drogę do testów, że rozmawiał z Pirelli, przywiozą nam opony i, i bardzo taki. E, namawiał cię po prostu. Nie, nie namawiał. Ent, e, taki entuzjazm. Entuzjazm, od niego entuzjazm był. tak, ponieważ tak naprawdę ja w tym rajdzie startowałem, ponieważ poprzednie rajdy, które wynajmowałem u niego auto, e, auto zawsze się zepsuło. E, i to bardzo wcześnie i jakby on się czuł e, nie wiem nawet nie zmuszony tylko chciał mi w cudzysłowie dać ten ride miał to nowe auto e, jako jakby nie wiem mm, odegranie się, czy też zwrócenie tego, co się wydarzyło wcześniej. No i tak się stało, jak się stało, historia zrewanżowała się. Prawda? Scenariusz to nie on, tak naprawdę tak, to, tak. To, to nie od niego zależało. Ale no, jednak są pewne szczegóły, które później, jeśli przemyślasz sprawę, mówisz wow, ale czy jest sens do nich wracać? Szczerze? Przez czasu wie, Wiesz, wiele, wiele wody z Wisły, prawda już upłynęło, ale to jest 12 lat, tylko bardziej chodzi mi o to, że mnie najbardziej dziwi, że dopiero jest ten 2017 rok. Kiedy po sześciu latach, po 6 latach oczywiście są te, prawda, pokusy, inne samochody, łek, prawda GP3 i później jest ten Bolit. Czemu Bo pada, się, pada u Ciebie kiedyś takie zdanie, że ja nie straciłem wiary, żeby wrócić do Formuły 1, tylko straciłem nadzieję, a z drugiej strony. Potem wsiadasz po tych sześciu latach, jak gdyby nie było nic z tej przerwy. No takie reakcje robisz, tak jest to opisane, tak się to komentuje. No i też później przecież blisko kontraktu w Reno Więc czemu aż sześć lat? Czy musiałeś. Nie wiem, na to inaczej spojrzeć, czy, czy, czy po prostu. Wy... Proszę cię wytłumaczyć mi, bo, bo wiesz, mogło być te kilka lat wcześniej, a był 2013 rok, no i były też u ciebie wizyty w Mercedesie, gdzie przecież chociażby jeździłeś na symulatorze i tak. e, pomagałeś, znaczy... nie wiem, dostrajać bolit Louisa Hamiltona. Tak. Dlaczego? Po pierwsze, ogólnie trzeba zacząć trochę wcześniej. Dlaczego wracając do motorsportu, wróciłem jakby, znaczy nie wróciłem, zacząłem w rajdach? Ponieważ. Rajdy, w których startowałem przed wypadkiem, były tylko dla fanów. Jakby po wypadku, kiedy wracałem do sportu, zacząłem startować w Świata. Tak naprawdę, już to nie był fan, ponieważ jakby stało się to moje jedyne, jakby. No, zawód, źródło dochodu tak, też. Tak, dokładnie, ale bardziej pasja i jedyna rzecz, na której się koncentrowałem. I tu jest pierwsze, jakby rozejście. Dlaczego? E, dlaczego? Ponieważ e, wracanie na tor, wracanie do e, Monza na przykład, dlaczego mówię Monza, e, ponieważ w 2013 roku e, na Moncy testowałem jako jeden z pierwszych e, Citroena e, wyścigowego, Citroen e, jakby kończył powoli e, program WRC e, i weszli w samochody turystyczne. Wtedy to się nazywało chyba WTSSE, i myślę, że to były drugie lub trzecie testy, kiedy Citroen mnie zaprosił, żebym przetestował ich auto. I szczerze, jak wjeżdżałem do, do, do padoku, miałem niefajne przeczucie, uczucie ogólnie, jakby te wszystkie momenty, te wszystkie, jakby środowisko, w którym. Kiedyś coś było, teraz tego nie ma. To już nie było twoje e, takie? To nie, nie chodzi o to. Jakoś e, nie czułem się komfortowo z tym. Tak samo było w testach e, w DTM-ie na początku 2013 roku. Wtedy tak naprawdę e, podejmowałem trudną decyzję, ponieważ e, zostałem zaproszony przez Mercedesa na testy DTM testy poszły bardzo dobrze. Nawet sam Toto Wolf wtedy został szefem zespołu. Stąd też to potem wizyty na symulatorach. Tak. On został szefem zespołu, jakby sam się zdziwiłem przyjechał na te testy i szczerze, nawet z nim rozmawiałem, ponieważ wiedział dokładnie, że myślę o rajdach i albo DTMie. I tak naprawdę wybrałem drogę, która wtedy mnie najmniej bolała. Albo inaczej, wtedy jeszcze nie to bolała psychicznie czy fizycznie? Nie, nie, psychi psychicznie, okay. e, żeby e, oddalić się inaczej, chciałem, e, chciałem się ścigać w kategorii, w której według mnie cel, który miałem w przeszłości, czyli wygranie mistrzostwa Świata, nie będzie coś mniejszego. Jeśli, jeśli spytasz się mnie, e, czy kogoś w tej sytuacji, który wchodzi do rajdów jako kierowca wyścigowy, cel wygrania jakby rajdów samochodowych mistrzostwa Świata, e, uważam za. E, równie wysoki jak wygranie tytułu Mistrza Świata Formuły 1. Dlatego, jakby poszedłem w kierunku rajdów. Ale nie tylko dlatego. Głównie poszedłem w kierunku rajdów, po to, żeby moja głowa myślała jak najmniej o tym, co było. I w ogóle trochę tak odciąć pępowinę tak. od Formuły 1. Tak, tak. możemy znaczy, powiedzieć? Znaczy, ogólnie nie, nie chodzi o Formułę 1. Chodzi o to, żeby, e, jak, naj, żeby jak najmniej e, krwawiło. o tak żeby I kiedy żeby jakby krwawić. rana rana kiedy która... się zabliźniło to o, wszystko padnie. i to jest rana rana która jakby była która jeszcze świeża je, była świeża która jest cały czas żeby e, jakby jak najmniej krwawiło i według mnie e, poczywałem środowiska e, znaleźć się w otoczeniu w którym najmniej mi będzie jakby wracały te flashbacki e, z tego co co było z tego co mogło być z tego umówmy się jakby Kontrakt z Ferrari. No ogólnie, 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 jeśli ktoś, ktoś mi się zapyta, i powiem to szczerze, jakby rzeczą, którą najbardziej mi szkoda, lub też ten, albo rzeczą, którą. Ponieważ, o inaczej, wygranie tytułu Mistrza Świata nie jesteś, nie jesteś w stanie, nie masz okay. tego kontroli. Ale jedna rzecz, która myślę jest raną, która tak naprawdę może nie krwawi, ale cały czas tam. Że jest, uciekła. No, że ten. I cały czas ta rana jest ten, to jest, że nigdy nie założyłem kombinezonu czerwonego i nie wsiadłem do boli Ferrari, e, e, który no umówmy się jakby. Był nie na mówię, tacy. Był, był na tacy. E, ale wracając do, do tematu, to tak naprawdę to było e, pomaganie sobie. Zapytałeś się, czy mi ktoś pomagał. Nie. Mi nigdy, ja sobie próbowałem sam pomagać. E, dla niektórych to się teraz wręcz wydaje niemożliwe. Tak. Ale, tak. i dla nie, A niektórzy też chodzą, żeby sobie pomagać, bo się stało modne, co jest według mnie najgorszą rzeczą. Ja uważam, były, były jakby momenty, kiedy jakby ktoś mi tam próbował pomagać, ale według mnie, z całym szacunkiem dla, dla wszystkich, stałem się, znalazłem się w sytuacji, w której tak naprawdę ludzie mają mało doświadczenia. I nie wiedzą, co tak naprawdę jest w mojej głowie. Ja nie jestem osobą, teraz się stałem trochę bardziej, jakby. bardziej otwartą. Dzie, tak? dzielę się bardziej tak. moimi emocjami. Ale, ale też dlatego, nie że tego możesz nie edukować kogoś? Czy masz, nie, nie, nie. nie masz ja czegoś nie jestem, takiego. Ja nie, nie mam aspiracji. Nie masz nic. Nie, edukowanie. Ja ale mam... czasami taka refleksja Twoja może się komuś przydać, choć ty nawet możesz nie czuć, że, że tak się wydarzy. Tak. to myślę, że oczywiście. Jakby pewne doświadczenia inaczej. Gdyby, tak jak powiedziałem na początku, gdyby odpukać nie. Moim bliskim lub osobom, których znam, coś się wydarzyło w pewnych rzeczach, których mam doświadczenie, myślę, że jest to pomocne. Tak samo, gdybym Miał syna, który chciałbyś się ścigać, myślę, że byłbym mu sporo pomocny i, i jakby moja wiedza i doświadczenie by mogło mu naprawdę ułatwić. Nie mówię o, o wynikach, ale jakby o rozwijaniu się na pewno. To kiedy to się zabliźnia? Właśnie to jest, że ty nie się ma, dec... Nie tak, ma Tak, Ale wskakujesz do, do bolidu jednak. Ten 2017 rok, czyli dałeś sobie trochę czasu, kiedy tak naprawdę poczułeś, że no muszę spróbować? Jeszcze byłeś, m... znaczy nadal jesteś młody, ale wtedy z punktu widzenia w ogóle jakby przyszłej kariery, patrząc ile ma teraz Fernando Alonso, no to miałeś właściwie 10 lat przed sobą spokojnie w Formule 1. Kiedy się zabliźniła? Wracając trochę, ponieważ oddaliśmy się. Dlaczego dopiero 2017? To nie było tak, że... Myślę, że gdybym chciał naprawdę wsiąść... nie mogłeś sobie zorganizować takie rzeczy. Ale no po co? Tak naprawdę... Były jakieś pewne rozmowy, żebym wsiadł do Bolidu Formu 1, ale według mnie było to bardziej marketingowe działanie. Ja wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, żeby ta blizna i ta rana się nie otworzyła. Według mnie co by mi dało, jakby wskoczenie do Bolidu Formuły 1, jeśli ja wiem, że jest to tak naprawdę i mam to odczucie, że jest to tylko jakby zagrywka marketingowa, lub też że OK, dajmy mu, niech sobie pojeździ, ja tego nie potrzebowałem. Ja potrzebowałem być. Nawet niepewny, ponieważ nie, nigdy nie mogłem być pewny siebie, ale jak, jak najbliżej tej pewności, że jeśli wsiądę do Bolidu i będę w stanie jeździć, to nie będzie to mój ostatni raz. E, I, I wtedy dlatego, była ta pewność? E, tak. E, ja wiedziałem, że e, w 2017 roku, po pierwsze, e, Przygotowywałem się do tych testów sporo i, i po cichu. W jaki Je sposób na przykład? Jeździłem różnymi bolidami, jakby wchodziłem coraz wyżej. Starałem się poznawać moje ograniczenia. Po pierwsze starałem się poznawać i, i ocenić sytuację, czy będę w stanie. W momencie, kiedy Byłem dosyć pewny tego, że będę w stanie. Ostatnim moim znakiem zapytania, jakby krokiem do tego, był mój mózg. Eee, czy wsiadając do bolidu Formuły 1, mój umysł będzie nadążał za tym? Ponieważ ja wiem, jak, jak to jest ekstremalne, nie będziesz konkurencyjny jest... z zawodnikami tak, też no wszystkie. Ogólnie jakby To innego powiedziałem, że... kółko, prawda? To ogólnie powiedziałem, że, że ten dlatego eee, już m, przeskakując po tych testach, bo e, ogólnie testy poszły bardzo dobrze. E, ogólnie e, szybko w, w, sytuacja na, nabrała naprawdę. Skoczyłeś do rynku transferowego tak można powiedzieć. E, znaczy, tak naprawdę, kiedy, startował, kiedy startowałem, kiedy uczestniczyłem na testach w Węgrzech w 2017 roku, już nowej generacji Bolidów, ponieważ co, co trzeba zaznaczyć, w momencie, kiedy ja w, e, wystąpiłem na testach w Walencji, tak. to. E, Jeszcze stary silnik. Ta, ogólnie jeździłem Bolidem sprzed tam pięciu sezonów, który Z był. Twojej ery po prostu. Tak, bardzo podobny że, E, przyjechałem na Węgry, i tak naprawdę po pierwsze przyjechałem na Węgry z kontraktem Renault, ponieważ nikt tak mm, je, to naprawdę były e, zamiary ten. Były teraz, zamiary, że miałeś jeździć od nowego sezonu, można tak powiedzieć. Bo myślę, po... że, myślę, że myślę, że niektórzy ludzie e, niektórzy ludzie chcieli, żebym jechał e, nawet wcześniej niż w przyszłym sezonie. To co stanęło na drodze, czy ten też później jest yy, w cudzysłowie Carlos Sainz pod kątem? Nie, nowego nie, nie, nie. Myślę, że yy, po pierwsze, yy, yy, brak zrozumienia pewnych sytuacji. Yy, Twoich? Myśl ogólnie sytuacji, w której się znalazłem. Yy, po drugie, za każdym yy, ja uważam, że w momencie, kiedy. Żeby ktoś się naprawdę zdecydował, ja muszę zrobić więcej niż człowiek, który nie ma ograniczeń. Ponieważ zawsze jakby jest to normalne i psychologiczne zagranie, nasze znaczy zagranie. Nasz umysł tak działa, że zawsze ktoś będzie miał więcej znaków zapytania i mniej pewności, kiedy widzi osobę, która ma ograniczenie niż tam, która nie ma. I to jest jakby pierwsza rzecz, która ten, czyli ja zawsze musiałem, myślę, że zrobić coś więcej. Zawsze E, jakby jak pojawiało się moje nazwisko zawsze był ten i jest nadal myślę, teraz już mniej i jest to jeden z moich największych sukcesów, że przez te ki kilka lat e, Formuła 1 tak naprawdę już nie mówiono o moich ograniczeniach e, że jakby no co jest normalne, ja też gdybym siedział po drugiej stronie biurka e, na spotkaniu jest to nasz umysł, a co jest, co będzie wzrokowo czasami ta, pewne rzeczy odbieramy ta, jakby ten, dlatego też e, był okres, w którym Ok, było, było widać, że potrafię prowadzić bolit. Oczywiście zrobiło się wiele analiz, jak ja to, jak ja to robię. E, analizy, niektórzy oczywiście mówią, że to jest nie do zrobienia. Mnóstwo nie artykułów też. Ty, ty taki cytat, że właśnie y, uświadomiłeś sobie, że potrafisz jakby 70% jakby bardziej lewą ręką kierować, a 30% a, tak prawa, tak naprawdę, ta, ta, a nie jest 50-50. Tak, na, tak naprawdę mnie y, to nie interesuje, jak ja to robię i, i tylko ważne, że to robię i jak najlepiej. Jest suchy wynik I, potem. Ja, ja, ja muszę to robić jak najlepiej, a to jak jakby mój umysł i moje ciało z tam radzi, szczerze, nie, nie potrafię odpowiedzieć. Robiłem pewne testy, ale to byśmy musieli rozmawiać. To za jeszcze, długo, tak. oczywiście. Tak. I, ale co mnie jakby bolało, to to, że ja naprawdę nie jestem człowiekiem, który za wszelką cenę by dążył do powrotu Formuły 1, tylko ja chciałem wrócić, żeby być konkurencyjnym. E, I w momencie, kiedy pojawiały się, że on nie będzie potrafił przejechać pierwszego zakrętu, że on to, że w Monako ten. Szczerze, byłem pierwszą osobą na drugich testach w Porycard Ricard z Renault, zasymulowaliśmy nawrót w Monako. I ja wiedziałem, że to będzie mój najłatwiejszy zakręt w całym kalendarzu. A dlaczego? Ponieważ i tak wszyscy kierowcy jakby przekładają rękę na kierownicy żeby go zrobić, żeby go przejechać. I dla mnie jakby to pokazywało, że ludzie, którzy mówią o tym... O nie moich... mają o tym pojęcia. Tak, ale jest to normalne, ponieważ tak naprawdę nikt nie jeździł bolidem Formuły 1. Plus nikt nie jeździł, bo inny Formuł 1 w mojej sytuacji, jakby fizycznej. E, dlatego oni nie, mogą, nie mają zielonego pojęcia i nigdy nie będą mieli. E, I nawet nie chcę, żeby mieli, ponieważ to by dążyło do tego, że musieliby mieć ograniczenia fizyczne, ta, dokładnie takie same jak ja, żeby zrozumieć, tak naprawdę, jak to jest i jak to można, jakby znaleźć drogę, żeby. E, to nigdy nie będzie wyglądało dokładnie tak samo, tak? Jeśli ktoś się przyjrzy on boardom z mojej jazdy oczywiście to nie może wyglądać tak samo, ponieważ mam swoje ograniczenia. Ale e, mo moim największym sukcesem, e, jakby tej drogi i tego powrotu, e, to było to, że tak naprawdę po pewnym okresie e, ok, jest jakby e, przyzwyczajenie. tak, Ludzie się po prostu do tego sytuacji przyzwyczaili, ale tak naprawdę pokazałem e, w wielu sytuacjach, że w Monako, według mnie. Był to jeden z moich najlepszych weekendów w Williamsie. W pierwszych zakrętach, na pierwszym okrążeniu, jeśli ja nie potrafiłem tego zrobić, to George Russell, który jest wyśmienitym kierowcą, nie potrafił tego robić, ponieważ większość razy zawsze go wyprzedzałem. I tak naprawdę dla mnie to było śmieszne, ponieważ oczywiście ja tego publicznie nigdy nie powiedziałem i nie będę mówił, ale jeśli ludzie koncentrują się na tych rzeczach. To jest tylko do, dla mnie plus, ponieważ tak naprawdę znaczy, wyzwania. To kolejna motywacja, nawet bo ty wiesz, że to jest. Ale wyzwania były inne. Tak. Wyzwania tak naprawdę były. Mówisz było o tej ich, głowie też bardzo było, dużo. Było, było sto, tysiące różnych wyzwań, e, których nie było widać. Nigdy, nigdy o tym nie rozmawiałem i nigdy o tym nie będę rozmawiał, ponieważ e, tak naprawdę, e, żeby zakończyć już ten okres, jakby celem moim było. Powrót w jak na, do jak najlepszej formy, wtedy. Dlatego nie wyszło z Renault i dopiero trzeba było otworzyć się nowe furtki? Z Renault, z Renault nie wyszło, e, ponieważ dla niektórych e, te testy w, na Węgrzech nie poszły rewelacyjnie. Według mnie testy poszły w miarę dobrze. E, mogę się założyć o każdą sumę każdego zdrowego kierowcę który wraca po tam 6 latach do bolidu, który wsiada do bolidu zupełnie innego, przy 40-paru stopniach na Węgrzech, który jest najtrudniejszym torem, jeśli chodzi o fizyczne przejechanie 140 okrążeń. Fakt, brakowało mi trochę, myślę, prędkości, szczególnie na miękkich oponach, ale jest to normalne. Ja muszę wziąć większy margines, wybrałem większy margines, ponieważ w momencie, kiedy popełnił błąd, co jest naturalne dla każdego innego kierowcy, byłoby od razu, a, bo to ręka. E, I tak naprawdę nikt o tym nie pomyślał, e, a ja to tak naprawdę robiłem po to, żeby ta blizna i ta rana się znowu nie, nie krwawiła. E, ja według mnie miałem bardzo realistyczny i podejście do, szczególnie do tego okresu i, i wiedziałem, gdzie są, e, jak w to grać. Była to też trochę gry hazardowej. Ile postawić, żeby coś wygrać, i bardzo możliwe, że 15 lat wcześniej, będąc młodszym, bym pojechał może dwie dychy szybciej na okrążeniu, ale nie wiem, czy bym doprowadził bolicz w jednym kawałku do, do boksów. Jednak jak masz pewne doświadczenia, pewny wiek, i jesteś w tej sytuacji, w której ja byłem, Uważam, że to podejście było, było, było właściwe. Wracasz do Williamsa. Powrót nieprawdopodobny, i mam dwa pytania związane z Williamsem, które mnie interesują. Pierwsze, dlaczego tak krótko? Czy była opcja, żebyś A. został? Rok dłużej, bo też spoglądając potem, jak ten sezon się potoczył, Williams był lepszy, był szybszy. Oczywiście, wciąż był z tyłu stawki, ale ten Bolid był trochę bardziej konkurencyjny. Czy to wyglądało tak, że Ty po prostu miałeś dosyć tego, jak wyglądał ten sezon? Czy po prostu Latifi był lepszy? Eee, więc dlaczego tak krótko? Byłeś jako etatowy, czy mogłeś to przedłużyć? A drugie pytanie, dlaczego o rok, e, dlaczego o rok za późno? Czy to trochę czy taki sport. Późno, czy później później nie, nie. Dla, e, mówię o sirotkinie pod Aha. kątem tego, czy to taki sport washing taki, że nagle wpada facet z walizką e, ruskich pieniędzy. Dobra, to zacznijmy od tej końcówki pytania, czyli co się wydarzyło wcześniej. E, 2017 rok. E, i jadę na testy. Tak, 17-17. Abu, Abu Dhabi. Wcześniej jadę na testy na Silverstone tak. z Williamsem. E, jeden z lepszych komentarzy e, wtedy jakby szefa zespołu, e, m, może nie testowego, ale ogólnie człowieka z Williamsa, e, po pierwszym moim wyjeździe na Silverstone, e, którego zresztą dobrze znam, znam, znają go jeszcze z, z czasów Renault, e, mówi. Gdybyś nie miał ograniczeń, już byśmy z tobą podpisali kontrakt. E, czyli, jakby dużo mówi, tak? E, I ja to odbieram pozytywnie. Ograniczeń nie mogę zmienić. Tak. To są moje. Te, e, to jestem ja. E, ale pewne, to są właśnie rzeczy, które dają ci dużą satysfakcję, ale też otwierają oczy, tak? E, jadę na te testy, robię testy. Wiadomo, mnóstwo pytań, testy. Bo to było tak. Jadę na testy. Testy. Idą dobrze, ludzie jakby, ponieważ nie wiedzą, czego oczekiwać, robią wow, ale w momencie kiedy przejdzie wow, jest tysiąc rodzi się tysiąc nowych pytań. Ale co będzie gdy? Ale co zrobi to? Co będzie tak? OK. I, I jakby jak ktoś chce sobie jakby rodzić te pytania, ten proces zawsze będzie. Ale poza tym, fakt jest taki, że jadę na testy w Abu Dhabi e, pod koniec listopada, grudzień. E, jako według mnie, w mojej głowie, jako kierowca Williamsa 2018. E, to nie jest tak, że nic nie widziałem, e, to nie jest tak, że się obudziłem i mówię o jadę jako testy, e, ponieważ e, to nie jest tak, że miałem kontrakt, ale ten kontrakt miał być, e, były spotkania. Czasami pewne rzeczy, według mnie, mają większą wartość niż podpisanie e, pewnych e, paru stron. Mówisz po e, prostu o słowie, danym e, słowie. Ogólnie pojechałem, ogólnie spotkaliśmy się, żeby omówić pewne rzeczy i jakby ten. Później jakby sytuacja się zmieniła, myślę, że był pewien plan. E, miałem jeździć, po pierwsze, miałem jeździć e, cztery razy dłużej, czy tam prawie dwa, dwa dni w Abu Dhabi, później się okazało, że jeżdżę ja, że tylko dzień. E, jakby e, ja jechałem. I mój, moja głowa, mój jakby podejście do tych testów było po raz kolejny takie, ok ja pracuję, żeby wiedzieć, żeby dowiedzieć się dokładnie, jak to będzie wyglądać. Kolejny tor, inne auto, ponieważ nowa generacja Williamsa, muszę sprawdzić pewne rzeczy. Po pierwszym wyjeździe pamiętam, wychodzę, wtedy jeszcze Niko Rosberg mi pomagał, wychodzę z auta i mówię, będzie dobrze. Jakby, jakby odhaczone, jedyne moje jakby Punkt zapytania. No i później, jakby sytuacja się tak zrobiła, że to nie ja startowałem, tylko sirodki. Wracając do pierwszego, pierwszej części pytania, dlaczego nie dłużej? Myślę, że jest wiele przyczyn. Po ale pierwsze, mogłeś to przedłużyć? Nie sądzę. Znaczy, bardzo możliwe, że były możliwości, ale uważam, że ani z jednej strony, ani z drugiej nie było wystarczającej chęci. Z mojej. Z... A z twojej była? Nie. E, nie, ponieważ e, e, ja startowałem w 1, miałem e, w tym roku naprawdę, w tamtym roku było mało wspólnego z Formułą 1, to co ja widziałem. E, działy się naprawdę różne rzeczy, e, co jest tym bardziej irytujące, ponieważ uważam, że ludzie, i zawsze to mówiłem, ludzie w Williamsie są naprawdę bardzo utalentowani. I są ludzie w tym zespole, którzy zasługują na dużo więcej. I nawet się cieszę, że Williams sobie radzi coraz lepiej i ci ludzie mają dużo lepsze i łatwiejsze zadanie, ale jakby naprawdę nie był to łatwy rok. I po raz kolejny ja nie chciałem jeździć z Formuły 1 dla numeru, tylko po prostu chciałem jeździć, żeby być konkurencyjnym. A według mnie tam nie było na to szans, szczególnie jakby wtedy, kiedy tak naprawdę jedynym. Co jest normalne, jedynym jakby celem Williamsa było przeżycie i, i uważam, że jednak traktowanie też nie było super idealne. O. Dwa pytania na koniec, bo kończy nam się czas. Ty nie nagrałeś filmiku, że żegnasz się z Formułą 1. I teraz mam pytanie dosyć oczywiste. Czy będzie trzeci rozdział, A jeśli tak, to bardziej znowu kierowca, czy bardziej już jako członek zespołu? Może inna droga? E, nie nagrałem filmiku, e, ponieważ nie wiem, czy skończę z Formuły 1 inaczej realistycznie patrząc e, na całą sytuację, to oczywiście e, wracając do Formuły 1 po raz trzeci, po raz drugi, ok jakby wchodzić do padoku po raz trzeci e, nie będzie łatwe e, jasne się stało e, to, że jakby współpraca z Zauberem się zakończyła e, z Alfa Romeo ale tak naprawdę dla mnie to jest zespół Zauber PKN Norman, który jest moim głównym partnerem i też partnerem Formuły 1 zespołów przeszedł do Alfa Tauri w Alfa Tauri nie było dla mnie miejsca w roli, w której ja bym się czuł satysfakcjonowany i w roli, w której tak naprawdę dla mnie Formuła 1 dla mnie Formuła 1 to nie jest marketing dla mnie Formuła 1 jest to moją pasją motorsport jest moim życiem i ja chcę być częścią aktywną, a nie E, robić za maskotkę e, e, dlatego też e, jakby w tym roku nie mam je w padoku, czy będę w padoku w 1 w przyszłości, tego nie wiem e, dlatego też nigdy nie nagrałem, ponieważ jeśli e, będzie szansa i będzie szansa w roli, w której myślę, że e, będę w stanie uczestniczyć aktywnie w rozwój w, w jakby w, no, będę aktywną częścią zespołu to na pewno ją rozważę i byłbym wariatem powiedzieć ci, że, że żeby sobie zamykać już drzwi ale realistycznie patrząc na sytuację nie będzie to łatwe oczywiście na koniec pytanie o Le Mans, bo to jest najważniejszy punkt tego sezonu Orlen Team WRT wygra Leman? razem z tobą na pokładzie. Ja, tego, tego nikt nie wie, ale Orlen Team WRT jedzie po to, żeby było dobrze ale jak będzie tego chyba nikt nie wie Robert Kubica był moim i waszym gościem. Robert, dziękuję. To była szczera Dobry. rozmowa. Mam nadzieję, że nie straciłeś czas i, czasu nigdy i sobą, dobrze, się, nie je dobrze się bawiłeś. Dziękuję Dzięki. ci bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.